Dada. Teraz on przeciwko Lonczarowi. Jest pod koszem Dziewa. Krąży piłka, Karolak za trzy trafia. Idealna akcja na koniec, ależ przydał się. Jakub Karolak, dwie z trzech trójek trafił ten zawodnik. I 8 punktów przewagi ma Śląsk. Wspaniale, naprawdę doskonale tutaj rozegrane te ostatnie minuty w wykonaniu mistrzów Polski. Tam właśnie zobaczył swoich wysokich zawodników, swoje przewagi turecki szkoleniowiec. No właśnie, ale wejście i idealne rozegranie ostatniej akcji, co do sekundy, co do centymetra, świetne ustawienie, spacing utrzymany w dobrej formie. No i widzimy, jak reagują na to zawodnicy jednej i drugiej drużyny.